Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o nowej wieży, czyli o wieży magii. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon / 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, 500 000 monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. I tak to właśnie jest. Namawialiście i namówiliście. Wcale nie miało być tego odcinka, a odcinek jest, będzie i właściwie to jak słuchacie, to pewnie już jest. Więc i był parę minut temu. Weszła nowa wieża, jest to wieża magii, jest ona zamienna z tego, co się orientuje z wieżą ninja. Jak wiecie z mojego ostatniego filmu o wieży ninja, nie przepadam za wieżą ninja i za wieżą magii, nie przepadam równie mocno, natomiast zadajecie mi bardzo dużo pytań, bardzo dużo do mnie piszecie, dlatego postanowiłem kilka kwestii wyjaśnić. Pierwsza to jest taka, czy będzie można jeszcze losować oddziały ninja. Tak, będzie można na wieży ninja. Wieża ninja będzie zamienna z wieżą magii, więc prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, powinna być za miesiąc wieża ninja. Tyle w temacie. Wejdźmy sobie do wieży magii. Za chwilę mówimy postacie, bo to jest chyba najciekawsza rzecz z całości. Absolutnie bardzo podobnie do wieży ninja odbywa się wieża magii, czyli idziemy sobie postaciami, na te postacie nachodzą klątwy, te klątwy nam te postacie wyeliminowują z dalszego działania, bla bla bla, nie będę się rozpisywał. Różnica jest taka, że według mnie tych klątw, czyli tych ksiąg, które się pojawiają, jest dużo więcej niż w wieży ninja, a to może dlatego, że w wieży ninja wystarczy dosyć szybko wyeliminować, czyli na przykład chyba jedna klątwa tam, jeżeli dobrze pamiętam, eliminuje naszego bohatera. Natomiast tutaj jest taki wyjątek, poczekajcie, ja sobie muszę to znaleźć, bo nie wiem, gdzie to jest, że jeżeli ktoś ma klasę magiczną, czyli czarodziej, czarnoksiężnik, druid albo kleryk, to on może się oprzeć 5 klątwom. Czyli 5 razy można na niego nałożyć klątwę i dopiero za 6 razem nie będzie można go użyć. Inni bohaterowie z inną klasą, no niestety, tak samo jak wieży, jeden strzał i trup od razu. Co się z tym wiąże? Ano mianowicie to, że tak naprawdę ta gra to jest jeden wielki fart. Jeżeli Wam się uda ściągać te księgi, które się pokazują w tej wieży, ja sobie może wejdę, o zobacz, ja sobie idę postaciami 4-gwiazdkowymi na razie lub 5-gwiazdkowymi na trzeciej belce. Pamiętajcie, że 5-gwiazdkowa postać na trzeciej belce jest o wiele słabsza od takiej, która jest od zwykłej czwórki zrobionej na maksa. Tutaj nie wiem, czy sobie zobaczymy dla porównania kunczyn, który jest i tak dosyć mocny. Zobaczcie, 500, 600, 1200, a zobaczmy tego, 600, 600, 970. Czyli one są podobne, ale jednak ja uważam, że są mocniejsze te czwóreczki w pełni zrobione. No akurat Merlin ma tutaj dużo mocniejszy atak, a ma dużo słabsze życie, bo tak to zazwyczaj się odbywa, że dwie są statystyki mocniejsze, jedna słabsza, albo odwrotnie. Możecie sobie zobaczyć, w co szedłem, bo to jest też często pytanie. W co iść? Ja sobie poszedłem tak. Na pewno idę zawsze w minionki, bo te minionki dają dobrą robotę. Robię. Ja chyba mam je na trzecim etapie, nie wiem, gdzie tutaj je mam. O, minionki już mają 20% zdrowia i 20% ataku, więc jak uda mi się zrobić 3 minionki, każdy z nich ma między 200, powiedzmy 50, a 280 przy 4-gwiazdkowych postaciach życia, no to mam jakby drugie życie, tak? Bo to się robi prawie że 900 życia więcej. Super. Jeden błąd zrobiłem. Wszyscy bohaterowie otrzymują 50% many po rozpoczęciu fali bossa. Nie bierzcie tych rzeczy, które dają coś po fali bossa, dlatego że fala bossa to jest w tym momencie, kiedy pokazuje się boss. Nie w momencie, kiedy boss ma swoją rundę, tylko kiedy się pokazuje, więc to jest ten bonus jest raz na całą grę. O wiele fajniejsze są bonusy, na przykład takie, że o, tutaj, wszyscy bohaterowie otrzymują 100 punktów życia za każdym razem, gdy któryś z bohaterów użyje umiejętności specjalnej. W to idźcie. Jeżeli macie jakiś bonus po użyciu umiejętności specjalnej, to w to idźcie. Macie 5 bohaterów, każdy z nich odpali kilka razy przynajmniej w czasie rundy, to macie kilkadziesiąt razy bonus. To jest mega. No i a resztę sobie tak sprawdzam. Trochę do ataku, och, tu mi wyskoczyło. Trochę do ataku, trochę do obrony, trochę do generowania many. Co kto lubi, minus 15 redukcji otrzymywanych obrażeń, bo te postacie też walą dosyć mocno. Ja przyznam szczerze, że nie chciałem tego w ogóle robić, bo nie lubię, jak już wspomniałem wcześniej i pewnie wspomnę o tym jeszcze kilka razy w tym materiale.
bo dla mnie to trwa za dużo. Słuchajcie, to jest znowu 50 leveli. To się ciągnie jak guma od majtek i taka sparciała po prostu i nie chce strzelić. Jest masakra. Mnie te... Tutaj jest, zobaczmy, na którym jestem levelu. Mnie ten 22, 23, 24 tymi czterogwiazdkowymi postaciami zajmuje około 5-6 minut. No to teraz sobie pomnóżcie to razy 50 i ja pierdziele, jak pomyślę, ile życia zmarnowałem i co bym mógł w tym czasie zrobić, to wow! Oczywiście, za chwilę masa z Was zapisze, że ja to zrobiłem postacią dwugwiazdkową w 20 sekund, człowieku, i w ogóle nikogo mi nie wyjęła żadna księga. Zajebiście, jesteście super, ja widocznie super nie jestem. Mówię, jak to jest u mnie i tej wersji się trzymajmy. Dla mnie za długo i tyle. Co można dostać? Oczywiście wiemy, że można dostać całą masę różnych symboli, to jest chyba w sumie najważniejsze z tego wszystkiego. Jeżeli ktoś potrzebuje symboli, to róbcie, jeżeli nie potrzebuje, to nie róbcie. Ja pierwszego dnia przespałem, to też jest ważne, że te punkty się nie gromadzą, tak? Czyli jeżeli jakiś nie wykorzystacie danego dnia, to na następny dzień oni się nie dodadzą. Ja pierwszego dnia zrobiłem 7 leveli, one mnie po prostu tak zmęczyły, że je olałem. Potem przysnąłem, zapomniałem o tym i następnego dnia się obudziłem. Znowu już miałem 10 do wykorzystania, ale miałem do wykorzystania 10, a nie 14, czyli 4 mi przepadły, więc już tak nie zrobię na maksa, chyba że dokupię jakąś flaszkę i za flaszkę zrobię. To tyle a propos wieży magii, czyli co robić, jak robić i co brać. Jeszcze może tak na szybkości Wam pokażę, jak ja atakuję i czym atakuję. Otóż ja mam prosty schemat, idę najczęściej 3 plus 2, czyli w dwóch kolorach, ewentualnie 4 plus 1, ale no tutaj akurat 3 plus 2, dlatego że wybieram sobie dwóch lekarzy, to są też lekarze w jakichś innych kolorach, w tym momencie mamy tutaj Kunchena i Kashreka, i trzy ataki. I tutaj świetnie spisują się w tych atakach postacie typu Almur, czyli takie, które obniżają dany kolor. Czekajcie, za chwilę Wam pokażę tutaj Almura. Gdzie jest? Jasne, mógłbym wziąć postacie pięciogwiazdkowe i przelecieć po prostu jak świnia przez pole, to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast ja tutaj chciałbym sobie zobaczyć i dlatego to testuję, jak wysoko można zajść no, stosunkowo słabymi postaciami, czyli czwórkami na przykład w tym momencie, tak? Almur obniża 54% przeciw atakowi kolorowi zielonemu, dlatego mam Almura i do tego trzech zielonych. Jednego lekarza i jednego Kingstona, czyli taki atak, ale Kingston widzicie na trzeciej belce. Niestety minusem jest to, że, znaczy plusem jest to, że takie postacie jak Almur na przykład, to one mogą 5 razy zostać trafione klątwą i jej się tutaj nic nie stanie. Natomiast już na przykład tacy snajperzy jak Liana, wcześniej miałem Lianę, to pech chciał, że odpadła mi dosłownie w pierwszej rundzie. Czyli wziąłem Lianę, od razu weszła klątwa, nie miałem możliwości kompletnie ściągnąć, bo klocki leciały całkowicie przypadkowo z dupy, nawet nie byłem blisko, żeby ściągnąć tą klątwę i Liana od razu się wysypała, więc takie postacie typu snajper, które nie są tym, o czym mówiliśmy wcześniej, tymi magikami, czarodziejami, czy tam innymi dziwnymi cudami na kiju, no to trzeba się liczyć z tym, że tego jest potrzeba dużo. Ja mam ponad 40 chyba postaci pięciogwiazdkowych, więc mógłbym tutaj sobie zaszaleć, ale na razie idźmy tak jak idziemy, zobaczymy co to będzie dalej. Wy możecie oczywiście mieć swoją taktykę, może macie lepsze taktyki, ja tylko zdradzam jak ja to robię i na razie to póki co się spisuje, bo dwóch lekarzy w dwóch kolorach no zawsze dupsko uratuje, no to nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli ktoś próbuje przechodzić jakieś trudne etapy bez lekarzy, to jest na pewno ciężko. Świetne postacie są takie jak Merlin, które pomagają trochę ściągać też tutaj bossów, albo właściwie pozwalają mniej operować bossem. Pamiętajcie też, że już na wyższych etapach możecie znacznie mniej, znacznie rzadziej używać i krócej działają efekty od wszelkiego rodzaju potek i innych dziwnych cudów na kiju, więc no to też jest minusik, że jeżeli coś tam starcie się rzucić na kilka tur, to tych tur jest mniej i w ogóle tych potek macie mniej, więc no to jest tak, że nie jest kolorowo. Natomiast z wieży magii fajne są postacie, które są nowe i to warto omówić. Aga, tego nie warto omawiać. Znowuż, specyficzne postacie, bo trochę jak ninja, czyli mają ładunki. Ninja miały chyba 3 ładunki, te mają 2 ładunki. I te ładunki czasami się bardzo od siebie różnią. A Grafena? Wszyscy otrzymują przy pierwszym ładunku minus 15 ataku, minus 15 do obrony i przeciwnicy 159 obrażeń od zatrucia. A już przy dwóch ładunkach wszyscy sojusznicy, czyli zobaczcie. Jeżeli odpalimy go po pierwszym naładowaniu, to idą osłabienia na przeciwników. Natomiast jeżeli odpalimy je, poczekamy i naładujemy drugi raz, to nasi sojusznicy dostają plus, czyli plus 50 do ataku, plus 63 do obrony i wszyscy regenerują 1218 punktów przez 6 tur. Myślę, że jeżeli ona by odpalała za każdym razem przy drugim razie, to byłby bardzo fajny tank. No, problem w tym, że my nie mamy możliwości ocenić, czy on odpali przy pierwszym, czy przy drugim razie, bo decyduje o tym sztuczna inteligencja. Krisbal. Tak samo pierwszy ładunek, 235 obrażeń celowi i 470% więcej obrażeń, jeśli celowi pozostało mniej niż 50 zdrowia.
No, czyli to jest taka postać, czyli że poniżej 50 zdrowia kogoś walisz, to go eliminujesz niezależnie co by się działo, bo to jest 470 więcej, czyli wychodzi 235 plus 470, czyli grubo. Ale już przy drugim ładunku zadaje 200 obrażeń wszystkim przeciwnikom i 400 więcej obrażeń, jeśli celowi pozostało 500 zdrowia. Więc myślę, że jeżeli to by było sumarycznie 600%, bo tak to powinno być według opisu, no to jeżeli macie 5 poniżej 50% przeciwników, to wszystkich wyciągacie jedną falą. Ale dosyć specyficzna postać. No, dużo mniej wali, jak jesteście, jak przeciwnik jest naładowany. Czyli tak jakby nadaje się trochę w drugiej grze, w drugiej fazie gry, czyli kiedy już ich tam trochę ubijecie. Motega wzywa dla każdego sojusznika motyla, posiadającego 8 punktów życia, 8% i 17% ataku. I każde trafienie przez motyla nakłada status. Co to jest za status? Wszystkie obrażenia odnoszone przez cel są plus 20% większe przez dwie tury. No to fajne. Czyli zwiększacie sobie w tym momencie swoje ataki o 20%, jeżeli gość ma na sobie ten status. Natomiast przy drugim razie, jak się naładuje podwójnie, przywołuję znowuż motyla. Motyl, ale na wroga tym razem motyla, czyli potwór zadaje przeciwnikowi obrażenia 43% ataku w każdej turze. No to już jest grubo. Wysysa efekt leczenia. Okej, to tak jak czerwona, nie pamiętam je w tej chwili, jak ona się nazywa. Ona te pająki chyba przywołuje. To ona ma coś podobnego, nie? Zapewnia swojemu właścicielowi minus 50% precyzji, czyli jeszcze go oślepia dodatkowo, no to powiem wam, że Motega to jest gruba postać. Przy drugim załadowaniu to jest rewelacja. Jeżeli daje tego potwora, który wali 43% w ataku w każdej turze, do tego wysysa efekty leczenia i znika dopiero, gdy wchłonie zdrowie 30% przeciwnikowi i do tego minus 50% precyzji, mega fajna postać Motega. Chciałbym. Wykonałem jedno losowanie i go nie dostałem. Czwórki są tak samo dobre. Ja ich nie będę omawiał, bo sobie możecie je zobaczyć. Ja na przykład dostałem Anastazję, którą już sobie od razu zacząłem robić. Bo ona przy drugim, zobaczcie, też przyzywa księgę czarów dla wroga. Czyli podobnie jak tamta piątka. Księga zadaje przeciwnikowi obrażenia 43% w każdej turze i wysysa efekty leczenia 30%. Różnica jest tylko taka, że nie nakłada oślepienia. Taka jest różnica między tą czwórką a piątką. Więc jak dostaniecie czwórki, to też je sobie róbcie. Nawet myślę, że trójki będą fajne. Zobaczmy drugi ładunek. Celi pobliscy wrogowie, minus 44% obrony, która zwiększa się o dodatkowe 4% za każde otrzymane trafienie przez 6 tur. Czyli tu możecie, wow, w ogóle zmniejszyć im mega obronę. Każda postać jest fajna. Ale mówię, śmieszne jest to, że pierwszy ładunek potrafi być zupełnie różny od drugiego. 390 obrażeń wszystkim przeciwnikom, no to jest mega koks. Mega koks. Zazwyczaj wszyscy przeciwnicy na trzech przeciwników, jak wali 250-280, to już jest dużo, a ona wali 390 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Do tego ma 784 ataku, czyli ten atak jest mega, mega gruby. Jeżeli polecicie w siatce w atak, to wchodzicie pod 800-900 punktów, podejrzewam. 800 ileś tam. Na pewno więcej niż 850. No to wtedy przy takim ataku 390% obrażeń, to Milena drugim strzałem to będzie tam robiła przeciwnikowi z dupy jesień średniowiecza. To są naprawdę mega dobre postacie. I to jest fajne, bo nie wszystkie ninja były fajne, natomiast tu większość tych postaci jest bardzo fajna. Każdy poległy sojusznik ma 34% szansę na wskrzeszenie, wszyscy regenerują 609 punktów zdrowia i otrzymują 50% mniej obrażeń. Super. Zobaczcie, tu jakie piątki nie otworzymy, jakie czwórki nie otworzymy, to też jest super. Co on robi? 34 szanse na wskrzeszenie i regenerują 45, czyli mamy czwóreczkę, która wskrzesza. Czy była jakaś czwóreczka, która wskrzesza? Ja nie pamiętam. Trójkę chyba była, która wskrzesza, ale czwórki nie kojarzę tak na tą chwilę, chyba że w tych nowych postaciach, bo też nie wszystko znam. Więc zdecydowanie jeszcze zobaczmy Sergiusza, bo jego chyba pominęliśmy. Plus 100 normalnego ataku przez 5 tur, fajnie. Efekt kumuluje się z innymi efektami statusu, maksymalnie do 160 normalnego. Świetnie, czyli na tytany zamiast na przykład małpy, która ślepnie, jak ktoś nie wylosował, to może wylosować sobie Sergiusza, może będzie łatwiej. Mega fajne postacie i chyba tylko dla tych postaci warto zbierać te wszystkie kamienie, które są tutaj z tej wieży ninja, które dostajemy. I tyle, no, po prostu. Ja nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania. Nie chcę wam pokazywać, jak tutaj grać, bo to jest bez sensu. Tak jak powiedziałem, te gry trwają 5-6 minut. Chciałem tylko w skrócie powiedzieć, co tu robić. Chcecie robić, róbcie. Ja mówię, ja powtórzę po raz 156. Nie przepadam za wieżą ninja. Robię ją z musu. I to też nie zawsze do końca i nie zawsze mi się chce, choć raz chyba do filmu. Tak, Wieżę Ninja ukończyłem tylko raz, specjalnie do filmu. To był jedyny raz, kiedy ja przeszedłem całą Wieżę Ninja.
Teraz może przejdę całą wieżę magii, ale już na 23 levelu mi się nie chce. Powiem, że już na 23, 24, 25 levelu jest ciężko. Tak jak powiedziałem, postaciami czterogwiazdkowymi trwa to około 4, 5, 6 minut. No nie wiem, co będzie na poziomie niemożliwym. Wiem, że już tam niektórzy pokończyli poziomy niemożliwe, bo mieli dokupione flaszki. I tyle, no. Słuchajcie, chcecie grajcie, nie chcecie nie grajcie. Najważniejsza rzecz to właśnie, jakie brać te takie cuda na kiju, w sensie te. To mniej więcej powiedziałem. No i mam nadzieję, że wylosujecie wszystkie fajne postacie. Nic więcej do dodania nie mam. Dzięki, pozdro, nara, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Cześć!